Początek maja to czas obchodów wielu świąt. 3 maja obchodziliśmy Święto Konstytucji. Dokument podpisany został w 1791 roku. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie nowoczesną ustawą zasadniczą. Ujęta była w 11 artykułach. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania wad systemu politycznego Rzeczypospolitej, obojga narodów i jej złotej wolności. Ogłosiła między innymi zniesienie liberum veto, zniesienie wolnej elekcji, ustanowiła monarchię dziedziczną, wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wnioskodawczą i sądowniczą. Na jej mocy Polska stała się monarchią parlamentarną. Likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i Litwy. Konstytucja wprowadzała w Rzeczypospolitej wolność wyznania. Oficjalne obchody Święta Konstytucji w Ostródzie rozpoczęły się od mszy świętej w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po zakończonym nabożeństwie orkiestra miejska Poczty Sztandarowej i delegacje przeszły pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie odbyła się druga część uroczystości, podczas której złożono biało-czerwone wiązanki kwiatów. Tradycyjnie tego dnia nie mogło zabraknąć obchodów na Ostródzkim Zamku, gdzie odbył się koncert galowy Trzymaj się Polaku. Taka sztandarowa impreza Centrum Kultury Agencji Upowszechniania. Ja cieszę się, że ta tradycja przetrwała, bo przecież w tych projektach postmodernistycznych no to pojawiały się hasła, po cóż oni te akademie robią, prawda? Dla kogo takie akademie? Ja dzisiaj jestem dumna, że ta akademia, która nie ma już klimatów akademii, bo oczywiście zmieniamy formuły i nie mówimy już o Polsce, że najpierw tam wyrosła z kartofla i kłosa i wódki i z hasła i z konieczności, tylko mówimy, że Polska to niebieskoki, niezapominajki, to woda stojąca na polach wielkanocna, to też dziewczyny idące przez pola. Mówimy o życiu, a między marzeniem a spełnieniem jest sfera życia. Zgromadzona publiczność była świadkiem ponadgodzinnego występu. Tym razem nie było patetycznych pieśni patriotycznych, a na Ostródzkim Zamku rozbrzmiewały utwory o Polsce i Polakach. W tym roku przed ostródzką publicznością wystąpił Wojciech Gęsicki z zespołem. Oczy wciąż na patrzące, usta bardziej milczące, nie drażni mnie już ostra muzyka. Wieczorami się nie bawię w rozgrzeszenie.